Proszę pani, zagrała pani... Poczekaj, zdejmę buty, żeby być niższa. Będzie nam się łatwiej montować. Jak pani sobie życzy. Proszę pani, zagrała pani najważniejszą rolę w filmie Wiedźma. Proszę powiedzieć. Nie, ja najważniejszą rolę nie gram, ja gram rolę tytułową, co nie znaczy, że to jest najważniejsza postać, bo ważniejsze postaci gra i Daniel Olbryski, i Rafał Olbryski, i Aleksandra Linda i cała grupa fantastycznych ludzi, którzy statystowali z Kozienic, amatorów. Także to moja rola jest rolą tytułową, nie jest najważniejszą. Ile czasu trwały nagrania danego filmu? To proszę zapytać panią reżyser. Mój dzień zdjęcia wynosił jeden. Jeżeli chodzi o pani ocenę do danego filmu, czy pani już miała okazję go obejrzeć? Tak. Jakie są wrażenia? Trzeba go zobaczyć co najmniej parę razy, ze względu na to, że ma niesamowitą ilość treści przemyconych w sobie. Trzeba być bardzo spostrzegawczym, żeby to wszystko zrozumieć, ale film robi wrażenie ogromne. Jest to film o tym, że zło powraca do nas, karma wraca. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, który to już jest raz pani na gali rozdań nagród Wiktorii, znak jakości przedsiębiorców? Drugi raz jestem, drugi raz. A jeżeli chodzi o pani plany zawodowe na najbliższy okres? Będę reżyserować we Wrocławiu Traviatę, to znaczy przenoszę ją, przenosimy Verdiego do teatru, ponieważ rok temu zrobiłam widowisko, super widowisko, które odbyło się na zewnątrz teatru, na fasadzie budynku Opery Wrocławskiej. I teraz to wszystko przenosimy do wnętrza wspaniałej opery, która się znajduje we Wrocławiu.